Powitaj 13 grudnia. Witam 13 grudnia, czwartek 13. I żegnam Vlogmas. Żegnam Vlogmas, ale jak żegnam? Wracasz... Co? Wracasz 19 na odcinek o choince. Dokładnie, będziemy dźwigać choinkę. No, tu... A potem ją rąbać, pa. Pa. Kuba wyszedł, a ja zaczynam dzień od soku z selera. Słuchajcie, odpakowuję nową kawę, którą zamówiłam sobie z Coffee Desku. Mam nadzieję, że będzie pyszna, ma przepiękne opakowanie. A to jest w ogóle Gwatemala, a ja bardzo lubię kawę z Gwatemali. A w tle ci Michael Bublé! Właśnie przyjechał do mnie kurier, chyba po raz ostatni przed wyjazdem i w końcu mam książkę Karoliny Savory or Sweet. Bardzo dziękuję za tę książkę. Jestem totalnie podekscytowana, żeby sprawdzić przepisy. Słuchajcie, jest to książka z recepturami na wegańskie, bezglutenowe słodycze. Przede wszystkim zdrowe wege wersje klasycznych, naszych ulubionych, no nie wegańskich i nie do końca zdrowych przekąsek, deserów, ciastek, batonów. Wow, no wygląda przepięknie, strasznie mi się podoba jej minimalizm i no moje gratulacje, Karolina. Dzień dobry, jak wiecie, lecę dzisiaj do Szkocji. Od rana szykuję się, zgrywam sobie materiały do nauki na dzień podróży i na najbliższe kilka dni. Nie wiem, czy będę łączyła vlogi, czy będę miała wystarczająco materiału z każdego dnia, ale na pewno pokażę wam jak najwięcej. Jeżeli chodzi o plan na dzisiaj, to lecę o 16, teraz sobie zjem obiad. I postaram się trochę już zacząć uczyć, także taki jest plan. Dzisiaj nauka przez cały dzień, jutro egzamin. I też chciałabym pospotykać się ze znajomymi i pochodzić po Edynburgu przez weekend, także mam nadzieję, że uda mi się to połączyć. Lecę przez Londyn, także lecę z Łodzi do Londynu, z Londynu do Edynburga, będę tam późno, także lecę potem spać, bo rano mam egzamin z hiszpańskiego. W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale Ryanair ma teraz nową politykę i w cenie biletu jest tylko torba podręczna w postaci takiej torebki na ramię czy też plecaka, a jako, że lecę łącznie 4 razy, musiałabym 4 razy dokupować walizkę, to uwaga, postanowiłam zrobić sobie minimalistyczne wyzwanie i lecę z plecakiem takim małym na plecy na 5 dni. Także nie mam ze sobą praktycznie nic. Moja kochana Ania, która będzie mnie gościć, będzie musiała mnie wspomóc o parę rzeczy, ale ja jestem z siebie całkiem dumna, może wam pokażę mój plecak. No, więc jest to plecak mojego brata, który może pamiętacie z vloga z Berlina, bo dostał go na imieniny. I też biorę sobie taką torebkę, którą sobie przewieszę po prostu pod kurtką, żeby mieć najpotrzebniejsze rzeczy. No, nie mam tutaj prawie nic, trochę kosmetyków, trochę ubrań, bielizna, jakieś materiały do nauki. I lecimy! Na obiad przed wyjściem mam zupę, którą wam pokazywałam parę dni temu. Jest to zupa z cieciorką i selerem naciowym i jeszcze ze świeżymi listkami selera z mlekiem kokosowym, ta z kuchni Lidla. Tak, z niedzieli i słuchajcie, ma się świetnie. W lodówce oczywiście. Nie wiem, czy też tak macie, że w podróży jesteście mega głodni, więc napełniam mój brzuszek i najpierw dołożyłam sobie drugie tyle zupy, a teraz mam jeszcze zupę grochówkę, też z nacią selera i z chlebkiem mojej mamy. Kochani, można powiedzieć, że jestem już gotowa do wyjazdu, ale chciałabym powiedzieć wam coś ważnego, mam dla was pewien apel. Nie wiem, czy słyszeliście o tym, że w przyszłym roku ma nastąpić bardzo duża podwyżka cen mlek roślinnych, ponieważ znacznie zwiększony ma być VAT za te produkty. Tego typu zmiany chce wprowadzić nasz rząd i uważam, że to właśnie w naszych rękach, w rękach obywateli jest teraz działanie i możliwość wpłynięcia na tę decyzję, zanim będzie już za późno. Także podlinkuję wam w opisie petycję, którą można podpisać po to, aby sprzeciwić się podwyżkom cen, podwyżkom podatku za napoje roślinne, bo mam nadzieję, że tak jak ja wierzycie w to, że zamienniki na białą powinny być coraz tańsze, coraz bardziej dostępne dla ludzi, bo dzięki temu będą oni spożywali mniej nabiału krowiego, co będzie czymś dobrym zarówno dla zwierząt, dla planety, jak i ich własnego zdrowia. Także nie pozwólmy, żeby mleko roślinne kosztowało 20-30 zł i podpisujemy petycję. Proszę. Ciężko w to uwierzyć, ale to jest cały mój bagaż. Jestem już w Londynie, tak to niestety tutaj jest, że muszę wyjść do hali głównej, znowu przejść przez security, bo to jest Ryanair.
Prawie w ogóle mnie nie widać, ale chciałam powiedzieć, że pobiegłam sprintem. Sprintem na autobus. Jest 2 minuty spóźniony i zdążę coś. To jest ostatni autobus do mieszkania Ani. Więc miałabym przesrane, musiałabym jechać do centrum, potem z centrum, z powrotem do niej. Dawno nie byłam tak zmęczona. Zdać jestem w świetnej formie. Dla waszej informacji, nie zdążyłam na autobus, dojechałam o północy, lecę spać i dobranoc.